Od czego mam zacząć? Właśnie o to przed chwilą zapytałam się Marka, ponieważ postanowiłam nagrać dla Was odcinek o moich przygotowaniach, właściwie to o moich początkach bikini fitness, tego jak w ogóle postanowiłam wystartować, postanowiłam zacząć się bawić tym sportem, czy nie sportem, jak zwał, tak zwał, jakąś tam prezentacją sceniczną i pokazywaniem siebie szerzej gdzieś, gdzieś na scenach Polski. No, i nie wiem tak naprawdę od czego zacząć Wam opowieści o tym wszystkim. Chciałabym to zrobić na pewno w kilku odcinkach, bo dzisiaj się z tym nie wyrobimy. Ale dzisiaj może zacznę od początku. Zacznę od tego, że od zawsze uprawiałam sport. Od małego grałam w siatkówkę, jeździłam na snowboardzie, studiowałam na AWF-ie, byłam instruktorem zajęć grupowych, jestem trenerem personalnym, jestem instruktorem kilku sportów. I kiedyś w moim życiu stała się taka bardzo niefajna rzecz, ponieważ miałam ciężką kontuzję kolana. Która wyeliminowała mnie ze sportu na 9 miesięcy. Wyleczyłam się super ekstra. Przytrafiła się kontuzja drugiego kolana, kolejne 9 miesięcy. No i wtedy te moje treningi musiały troszeczkę, troszeczkę zwolnić, uspokoić się. Nie mogłam już robić tego wszystkiego, na co mam ochotę. Na 3 lata musiałam odstawić snowboard, na, też na te 3 lata musiałam odstawić gimnastykę, akrobatykę, moje szarfy ukochane i różne inne rzeczy. No, i zaczęłam trochę ćwiczyć na siłowni. Siłą rzeczy, chodząc o dwóch kulach, mogłam przejść z maszyny do maszyny, spompować klatę, spompować plecy, zrobić parę brzuchów. Ćwiczenie nóg ograniczało się do tego, że poćwiczyłam coś tam, stabilizację na dużej piłce. Ponaciągałam się z Tasiemkami, no i to było tyle przy mojej rehabilitacji. Oczywiście mówię to bardzo żartobliwie teraz, bo to było tylko tyle, albo aż tyle, bo dzięki temu teraz mam dwa sprawne kolana. Siedzę sobie tutaj przed Wami w koszulce. Z mistrzostw Europy z zeszłego roku, 2015, żeby nie było, że kłamie. Ale w zeszłym roku już udało mi się z mistrzostwa Europy w Spartan Race. Było tam nieco ponad 25 km. Kto był, ten wie. Kto nie był, niech spróbuje ze mną w tym roku. No i to jest kolejna rzecz, o której chcę Wam teraz powiedzieć: to, że akuratnie 3 czy 4 razy wystartowałam. 3, 2. Trzy, trzy razy wystar wystartowałam w jakimś tam konkursie piękności, bikini, fitluku czy takich innych rzeczach. To wcale nie znaczy, że ja rzuciłam wszystkie inne formy sportu. Broń Boże, eee, ja moje starty w fitness bikini traktuję jako efekt uboczny. Może niektórzy się o to obrażą, może nie. Ale dla mnie to jest efekt uboczny mojej ciężkiej pracy, mojej pracy na treningach crossfitowych, mojej pracy na treningach gimnastycznych, mojej pracy z ciężarami, mojej pracy z ciężarem własnego ciała, a nie tylko przygotowaniom stricte pod hodowlę, uprawę swoich mięśni. Dlatego może przychodzi mi to tak łatwo, dlatego jest to dla mnie takie fajne, bo jest to dla mnie jakimś nowym wyzwaniem. Kiedy do tej pory w Spartan Race'ach tarzałam się w błocie, kiedy grałam w siatkówkę, kiedy biegałam po plaży, Zawsze było to satysfakcją dla mnie, zawsze gdzieś tam był wynik, eee, ale w tym wszystkim być może byłam bardzo męska, bardzo chłopięca. Zawsze zresztą lubiłam bawić się z chłopakami. No i gdzieś tam w miarę upływu czasu chyba dlatego, że już jestem stara, ile mam lat, to się nie przyznam. Przyznam się, 30 jeszcze nie mam. Eee, chyba dlatego, że jestem coraz starsza, postanowiłam, że może chciałabym się gdzieś pokazać tak bardziej kobieco, elegancko, może chciałabym się wymalować. No i tak gdzieś po drodze wpadło mi, wpadło mi na myśl, że wystartuję sobie w zawodach bikini fitness. Zaczęło się wszystko od początku, zaczęły się przygotowania, tak jak Wam mówię, treningi i dieta zostały takie same. Ja cały czas ciężko crossfitowo trenuję, ja cały czas jem w stylu samuraja, nie jem broń Boże kulturystycznie, zostałam przy swoim sposobie odżywiania się i bardzo się z tego cieszę, dlatego że jestem zdrowa, mam dużo siły, energii, no i jest po prostu dobrze, a sylwetka zmierza w dobrym kierunku. Zmieniło się natomiast bardzo dużo pod względem e, mojej prezentacji przygotowania się scenicznego. No bo jak do tej pory biegłam sobie na spartan, trzeba się było czołgać, okej. Okay, trzeba było chodzić jak małpka po drzewach, okej. Okay. Ale jak trzeba założyć, uwaga, uwaga. Takie coś, takie, to ma 12 cm i wcale nie jest wygodne, bo jest samym plastikiem, no to już zaczynają się schody. Nawet jeżeli potrafisz się 100 razy podciągnąć, to niekoniecznie potrafisz zrobić 100 kroków po scenie w takim czymś. No więc parę miesięcy ładnych odcisków z takimi buciorami. Mało tego wszystkiego, trzeba sobie jeszcze uszyć przefajne bikini. Nie, 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 nie może to być normalne bikini. Bikini musi mieć przynajmniej z 500 kryształków Swarowskiego. Nie robię reklamy, ale podobno te się najbardziej świecą do aparatu. Musi być odpowiednio skrojone i musi mieć najważniejszą rzecz. Jeżeli brakuje Ci swojego B, to na pewno to B, C i D musisz uzyskać w stroju bikini. Ok, bikini i szpilki już mamy. Kolejna ważna rzecz to na biżuterii. Kompletujemy z tygodnia na tydzień coraz więcej błyskotek. Im bardziej się błyszczysz na scenie, tym lepiej. Nawet powiem Wam, że zaczęły mi się podobać te moje kolekcje. Kryształków. Co jeszcze musiałam pokochać? Uwierzcie mi, nigdy nie miałam czegoś takiego. Szlafroczek sceniczny. Elegancko, żeby nie zmarznąć między eliminacjami a półfinałem. Żeby bejca się nie starła. Bo nie myślcie sobie, że ten piękny sceniczny kolor to jest tylko i wyłącznie solarium albo wakacje na Teneryfie. EE -e, do tego służy. Super samoopalacz. Śmierdzi. No i show shine. Piękna oliwka, skóra jak Tralala. Na zdjęciach sami widzicie, jak to wygląda. Kolejna rzecz. Wszystkie bikiniary machają, słuchajcie, włosami jak z Loreala. Mam i ja. Jedne, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte pasemko włosów. Jest show, jest show. Świetnie. Przygotowane już prawie jesteśmy. Tydzień do zawodów. I co? Trzeba pić. Jedną, drugą. Trzecią butlę wody to jest na południa. Drugie południa, kolejne trzy butle, zrobi się produkcję. Po co to picie? Jak to wszystko wygląda? Od strony kuchni, ostatni tydzień przed zawodami. Jak wygląda jedzenie? Jak wygląda picie wody? O co chodzi z całym tym odwadnianiem? Opowiem Wam to wszystko w kolejnym odcinku. Pokażę Wam też jak pięknie się wybrązowić i jak bardzo jestem zdolna w malowaniu swojego pyszka. Pa!